Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniaki. Dzisiaj kolejny odcinek z gry Strike Force Heroes 3. Po rekrutacji naszego nowego ziomeczka, mam nadzieję, że będę go używać od razu, chociaż nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakąś ekspansję. Możliwe, więc będzie na pewno walka to dalej w 3 osoby. Odblokujemy sobie ogólnie nową klasę, jeżeli wygramy tą misję. Nie wiem, cokolwiek to będzie za klasa, może powinienem poczekać aż do tego momentu, kiedy będę rekrutować ziomka. Jeżeli tak, to trudno, jeżeli nie, to nie. Pewnie w komentarzach już mi powiedzieliście 5 milionów rzeczy, ale wiecie, że nagrywam na raz, więc nie mogę czytać komentarzy. Okej, ogólnie ta misja no na razie chyba jeszcze nie ma sensu, żeby tutaj w ogóle robić, bo mamy na razie 4 ziomków, więc jeżeli odblokujemy jeszcze jednego ziomka, zarekrutujemy, to pójdziemy robić tą misję. Okej, select squad. Hajs nie ma, więc nic więcej nie zrobimy. Wchodzimy do misji, tutaj dodajemy sobie nowego ziomeczka, czyli jednak możemy go używać, więc jest zarąbiście. No i start mission. Capture the flag. Capture the flag, okej, ty będziesz bronił long, widzę. Jesteś naszym engineerem, który będzie bronił. I znowu zarąbista, agresywna muzyczka, okej. What the hell? Ja rozumiem, że jakieś bronie mogą być szybsze, wolniejsze i tak dalej, ale to, co przed chwilą tutaj pierdzielnęło, to była przesada. To była przesada, ja wszystkich zraspiłem. Boże, jedyny, uciekaj. Dawaj, skakuj tutaj, skakuj, cwaniak, uciekaj. Dawaj, Wesley, uciekaj do obazy i odnieś tą skrzyneczkę. Mamy 1-0, mamy 1-0. Więc jest zarąbicie, jest dla nas na plus. Jest dla nas na plus. Ja tu przeskoczę na szczęście. Let's go, okej, tutaj będzie trzymała nam z tyłu nasza jakieś, to, jakaś pielęgniarka. Jeżeli dobrze mi się wydaje, jakieś. What the? No przecież ta broń jest przesadzona, jeżeli chodzi o to, jak to strzela szybko. Okej, nie mam amunicji, więc jest jeszcze lepiej. Okej, zabraliście tą paczuszkę. Więc to wykorzystajcie teraz, zabraliśmy paczuszkę, uciekamy. Uuu, nie, on ma naszą paczuszkę, nie mogę wstać. Jakoś dziwnie laguje gierkę. Dziwnie lagowało gierkę, nie mogłem normalnie chodzić. Nie wiem, czy to było spowodowane. Nie mogłem normalnie chodzić i mi się to nie podobało, tak? W każdym razie jest 1-1, jest 1-1 i to jest też niedobre. Ponieważ oni przyjęli, a my nie. My z jakiegoś powodu nie donieśliśmy do końca, jak to się nazywa, flagi. I teraz jesteśmy trochę w dupie, bo jest już 1-1. To jest chyba pierwszy raz, kiedy team przeciwny przejął, znaczy zdobył przynajmniej jeden punkt, jeżeli chodzi o tego typu, ten typu mod. Tego typu mod. No bo w poprzedniej części ani razu chyba się nim nie udało, jeżeli dobrze pamiętam, to ani razu żaden team nie przejął naszej flagi na tyle, żeby zdobyć punkt. Więc... widzicie? Ta gra jest zdecydowanie trudniejsza. Okej, mamy do 3 czy do 2 gramy? Tak wygląda, jakbyśmy grali do 3. Więc lecę na pełnej pale. Nie skupiam się na tym, co jest, gdzie i tak dalej. Okej, może tutaj się muszę skupić trochę, żeby to jednak wyczyścić, żebym mógł to przejąć. Okej, przejęliśmy skrzyneczkę i uciekamy. Przejęliśmy skrzyneczkę i uciekamy. Górą. Your flag is taken. Zabrali naszą flagę. Dawajcie, ej, koleżanko. Proszę mi to oddać, dziękuję. Ja teraz mogę odnieść. Dziękuję, bang. Do 3 walczyliśmy. Pickle, no, mówiłem, że mają medyków. Mówiłem, że mają jakieś pielęgniarki. Mamy odblokowanego medyka. Znaczy tu mamy odblokowaną nową klasę, jaką będzie, uwaga, zaś wiem, co to jest za nazwa. Juggernaut can now be randomly recruited from the hero's men. Juggernaut prefer close range and can take the most. Czyli to jest taki gigantyczny tank. Nie wiem, czy ja nim nie będę grał w przyszłości, chociaż nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy teraz teorii chyba możemy zrekrutować 5 ziomka do składu, tak? Za 350, czyli nas jeszcze nie stać. Jeszcze nas nie stać, tak? Ogólnie, czy ja mogę tutaj wybierać za każdym razem, jak ja mogę kogoś rekrutować? To jest losowo. To jest chyba losowo, jeżeli chodzi o rekrutację. Okej, no nic więcej nie za... poczekajcie. Czemu ja tego nie wybierałem? Ja tego nie używałem, naszych skilli nowych tutaj. Ten exp per kill, ten gold per kill. Czy ja chcę więcej golda, czy expa? Wydaje mi się, że chcę więcej expa na głównej postaci. No innym nie mogę niczego zmienić, więc niestety tego nie zrobię. Natomiast raz sobie zagramy w jackpota, raz. I od razu trafiłem, weapon moda, dostaliśmy item, który pozwala nam na podpalanie przeciwników. Czyli dodajemy sobie od razu tego moda na naszej głównej postaci, ponieważ nią będziemy niby grać, no nie? Minus 20% i teraz tak, no nie mamy minus 20% czegoś. Czy jeżeli to chodzi o damage, trudno, będziemy przynajmniej ludzi podpalać. W każdym razie wchodzimy do kolejnej misji, żeby odblokować hajs. Potrzebujemy hajs, aby, jak się nazywa? No potrzebujemy hajs, aby zrekrutować ziomeczka i potem pójść do tej nowej misji. Tutaj chodzi teraz o to, że jesteśmy one man army. Jesteśmy ziomkiem, który jakby zabija, znaczy przejmują jakby swoją supermoc. I wszyscy się na niego rzucają,
bo tylko jako on zdobywa się punkty. No okej, fajny mod, ciekawy. Musiałem się podapać po nosie. Okej, przejęliśmy naszą zdolność. Aj, ale nam niestety, no tutaj, no za dużo syf się zrobił. Jeszcze ten gościu, ten Jagger nad to przejął. Jest napakowany w cholerę. Ma ten swój miotacz lodu, czy cokolwiek to jest. No kurwa, ja przypierniczyłem w jej w cholerę w papę. Po czym tak czy siak przejęli mi tą zdolność. Okej, zabiliśmy. Nie zabiliśmy, on nas zabił jeszcze, świetnie. Mamy 5 punktów, a musimy chyba 10 albo 15 zdobyć. Więc nie fajnie. Ja chcę to zdobyć, okej, przejęliśmy. Więc uciekamy. Teraz z dystansu napierniczamy. Bang. Teraz by się fajnie było, jakbym mógł uleczyć. Okej, lecimy. Powoli, ale się leczymy. Nie. Nie chciałem się wpierniczyć w taki syf. Fuck. Nie spodziewałem się, że się wpierdzielę aż w taką ilość ludzików. Teraz gdzie jest ten główny, gdzie jest ten gościu? Bo teraz zobaczysz, ja jestem na niebiesko, tam jest inny na niebiesko, gdzieś tam jest. Gdzieś tam musi być tam, bo tam się zabijają. O, tu jest, okej, zdobyliśmy, przejęliśmy super moc. Jeszcze jeden ziomek jest do zabicia. Potrzebujemy jednego killa, więc się dobrze ustawmy. Okej, tu jest snajpa, która nas nie zabije, daliśmy sobie radę. One man army, wygraliśmy, to będziemy teraz więcej hajsu. Będziemy mieli 5 gości w ekipie. Chyba. Nie, jednak wciąż za mało pieniędzy, chociaż to nam dało, więc mamy 418 hajsu. Przez co możemy sobie zakupić nowego bohatera. Rekrutujemy, mamy właśnie tego Juggernauta, o którym mówiliśmy, zobaczcie, no to jest... To jest gigantyczne i to będzie napierniczało, w sumie nawet nie wiem z czego to napiernicza. Nie mam pojęcia, co to jest w ogóle za broń. W każdym razie, no idziemy na naszą... Przecież zobaczmy, czy tutaj jakieś levele, coś nie wbijało, nic, żadnej nowej możliwości nie ma. Idziemy do tej misji, o której mówiłem, czyli szansa na odblokowanie medyka, tak? Bo to nam się zdecydowanie przyda, żeby mieć tego medyka w zespole. Żeby jednego enginera wtedy wypierniczyć, po prostu i wziąć sobie medyka. I teraz sobie damy z nim radę, zobaczcie, bo oni teraz się tutaj leczą, tak? Oni się tutaj leczą jak cholera. I to jest ten problem. I my tego potrzebujemy, my też potrzebujemy takiego medyka, który będzie nas tak leczył. Tylko, że my na razie zrobiliśmy jeden błąd. Nie wbiliśmy w ogóle levelu naszym postaciom. I na przykład ten Juggernaut, tak? On owszem jest Juggernautem, on owszem jest w stanie dużo przeżyć. Ale, no... Widać jak to jest, on się wypiernicza za szybko, on się po prostu za szybko wypiernicza, nie. To nie ma jeszcze szans, potrzebujemy wbić większe levele, żeby to zrobić. Ogólnie tu jest dziwne, są dziwne lagi w tej grze. Naprawdę są dziwne lagi w tej grze, więc ja sobie to jest te wszystkie efekty zmniejszę i tak dalej. Bo to jest tragedia, że czasami idzie mi normalnie postać i nagle się laguje i idzie gdzieś w lewo, czy coś tego typu. Więc idziemy do normalnej misji, to będziemy niespodziankę. Teraz musimy oczywiście wbić levele na przykład na Juggernaucie, więc jeżeli będziemy martwi, to szybko się zmieni na Juggernauta. Bo Wesley chyba tak czek wbije level po tym levelu. W sensie po tej misji. Okej, jesteśmy na Juggernaucie, dawajcie. Jesteśmy na Juggernaucie, zobaczymy jak to napiernicza. To jakimś piorunem, cokolwiek to napiernicza. I właśnie chyba się sam zabiłem. Tak, zabiłem się od Tesla. A Tesla, dobra. To ma sens, to jest Tesla. I to, jedynym problematycznym problemem w tej Tesli jest to, że mogę sam siebie zabijać. Jeżeli będę napierniczał blisko siebie, no to będę zadał sobie damage. I zobaczcie jaki to jest kurna głośny. Ja mogę tylko ściszyć? Ja muszę ściszyć w obręb, bo ta Tesla jest przesadzona. Nie wiem jak u was na nagraniu, ale u mnie to była po prostu tragedia. Okej, dawaj, Tesla zabijamy tego ziomka, teraz tego ziomka. No zarąbisty teraz ta Tesla. Bo napiernicza tonę damage'a. Ma, nie ma przeładowywania. No dawaj no, mogę to przejść, dziękuję. Chciałbym cię zabić. Znaczy to może tak dziwnie zabrzmiało, ale chciałbym cię zabić, żeby po prostu zdobyć sobie jak najwięcej expa, jak najszybciej, żeby to wszystko leciało, bo mamy na razie 10 do 9 punktów. Okej, mamy już więcej, bo Tesla sobie zapierniczyliśmy kolejnego gościa. Bang, bang, bang. Jak najwięcej chcę zabić, żeby Juggernaut miał większy level, żeby nam więcej mógł wytankować, tak? Bo to nam się przyda, żeby móc jak najwięcej wytankować, bo jeżeli będzie mógł więcej wytankować, to też będzie łatwiej nam zawsze zrobić tą misję właśnie z odblokowaniem medyka, tak? Bo jeżeli nie będzie ten nasz Juggernaut zbyt dużo wytrzymywał, no to się nam skończy to wielką tragedią. Let's go. Bang. Okej, mamy tutaj, zabijamy gościa. Gdzie są jakieś ludzie? Tu jest zabity, fuck. To był nasz. Teraz mamy tutaj tego Tfela, który ma pompę. Dawaj. Bijemy. Mamy kolejnego, biegają w tą Teslę jak posrani. Do 25 chyba walczymy, czy do 30. Chyba do 25, okej, kurna, kataną jak mi przypierniczył, no to jednak ten damage jest spory, niestety, ja się zabiłem sam, jeżeli dobrze zauważyłem z Tesli. Jest nieciekawie, zobaczcie, że zaczęliśmy przegrywać, halo policja. Przegraliśmy to jeszcze i to w sumie przeze mnie.
przeze mnie to chyba przegraliśmy, bo ja za dużo razy się wypierniczyłem tym Juggernautem, chociaż nie mam pewności. Więcej zrobiliśmy też levelu. Czyli jednak wydaje mi się, że musimy się skupić na Wesleym i tym Wesleym to ugrać. A to, czy to będzie level Tesla, czy nie, no to już jest w jego jakby... O Jezu, kliknąłem poza ekran. To już będzie w jego... No to będzie jego broszka, tak? My nie możemy na to nic poradzić na razie. Wiem, że jest ciężko. Jest ciężko i musimy się jakoś bardziej sprężyć, bo inaczej będziemy w tyłku. Okej, tutaj zabijamy gościa w plecy, raczej to, tego medyczka. Kurna, no jak oni napierniczają, oni mają... Nie dość, że mają te pompy, to jeszcze mają naprawdę mocne te pompy, tak? Napierniczają na dystans, napierniczają na blisko, no nie fajnie jest, jest zdecydowanie nie fajnie. Zacząłem teraz przeładowywać go jak gościu jest obok mnie. Na szczęście udało się przeżyć. Podpaliśmy tutaj gościa. Oj, dostaliśmy headshota. Nie wiem, że spadaliśmy za ścianę jakby. No to teraz tylko się odwrócił. Bang! Pani nam i wypierniczył, powiedział takie get the fuck out of here. Powiedział nam takie miłe do widzenia. No i kurna, jak mnie nie w lewo, to w prawo mnie ktoś bije i zobaczcie, to jest coraz trudniejsze. To już nie będzie polegało tak na tym, że ja mogę sobie ustawić, raczej, że ja mogę sobie grać pod rząd levela i tak dalej i na przykład dopiero pod koniec będę musiał zacząć expić. Nie, ja muszę już chyba tutaj zacząć expić, albo zacząć grać jakoś bardziej taktycznie. Bo na razie jest tragedia. Na razie jest zdecydowanie tragedia, zobaczcie, że jest 9 do 18. Jest 9 do 18. I my nie zdobywamy żadnej przewagi, my nie zdobywamy żadnej przewagi, a nawet ją tracimy z każdą chwilą. Z każdą chwilą tracimy, nie, jest musimy sobie wejść na jakieś poprzednie levele, bo to jest tragedia. Tutaj nie, to jest One More Army, ja tego nie potrzebuję, tu jest Capture the Flag, tu jest Team Deathmatch. No, to zagramy, to zagramy. Tylko ja bym chciał poexpić tych gości gorszych, więc ustawiam sobie takie ustawienie. Wiecie, no potrzebuję ich na trochę lepszym poziomie, żeby mieć szansę w przyszłym levelu, bo jakbym mógł chociaż ustawić sobie poziom easy, to by było spoko, ale to jest normal, to jest jedyna możliwość normal. Ja to bardzo się rozpędziłem, może ten daily mission też powinienem zrobić, żeby było coś innego, nie wiem. Jeżeli to nam nie wystarczy, to zrobimy sobie jeszcze daily mission. Ewentualnie nawet nie, ewentualnie zrobimy, tylko na pewno zrobimy po tym levelu jeszcze raz, który przychodzimy, zrobimy sobie daily mission, bo będzie nam to przydatne. Dobra, gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci ludzie, bo ja szukam tych przeciwników i wszędzie mi uciekają. Dawaj, człowieku, no dawaj, chodź tu, robociku, Juggernacie, giniesz, w mordę dostał, że jak się wyrażę śmieszkowatym, znaczy, że przez jego nickname. O Jezu, nie mam amunicji, no Saint, tam chyba zginie, proszę, zabijcie Sainta, zabiliście ją? Nie. Okej, ja sobie musiałem dobić z 5-7 key. Tutaj mam headshoty zadowane, szkoda, że nie mam nic z wampirikiem. Tak jak było to w poprzedniej części, że miałem tego wampirika, byłoby mi zdecydowanie łatwiej to wszystko ogarniać, żeby bić i się wyleczyć na przykład na low HP jak byłem. Bo tak jak było widać, miałem low HP odpalając tego headshota, no i dużo z nim nie zrobiłem zdecydowanie, no bo musiałem zaraz się wypierniczyć. No gdzie jest jakiś człowiek, dawajcie. Bo ja muszę po prostu zainwestować w bronię też. Bo tak teraz ten jackpot, a ja w ogóle nie inwestuję w bronię, więc wydaje mi się, że teraz zainwestujemy po prostu w lepsze bronie i będę mógł wtedy więcej napierniczać i będzie nam zdecydowanie łatwiej. Oczywiście zrobimy też ten daily mission, tak, bo nam też będzie potrzebne, żeby coś tutaj zdziałać. O Jezus Maria, jak on nam napierniczył, what the fuck was that? Nie, jeżeli napierniczyło nam tonę damage'a, to my jeszcze mu nic nie zrobiliśmy praktycznie. Teraz tą trzeba zabić, bo nas zabije. Okej, okay, udało nam się. No i strzelił mnie w ostatniej fizocie i no ma HP, no końcóweczka HP. A on musiał nas zestrzeć. Ja czuję, nie pojawił się u nas trzeci zawodnik, ten drugi engineer. Ja co chwilę widzę naszego Juggernauta, ale ten drugi engineer jakby no nie istnieje. O Jezu, ale lag był dziwny w tej gierce. Let's go. Okej, no i zobaczcie, mamy znowu naszego Juggernauta A. Okej, z prawej strony gdzieś tam zabija. Ważne, że to robi, tak? Nieważne gdzie, nieważne ile, ważne, że zabija. Problem jest tylko na razie taki, że mamy naprawdę małą przewagę. Praktycznie w ogóle nie mamy. No zabrałeś jeszcze mi armor. Ten cfel mi zabrał armor. Ja rozumiem, że on chciał sobie też być jakby bardziej tankowaty, ale kurde, no ja lecę po armor, a nagle mi mój teammate zamiera. Jeszcze bot! Jeszcze do tego bot, jakby to jeszcze nie był bot, to jeszcze może nie był jakby zdenerwowany, ale że bot zabiera mi armor. Bot! One powinny być po naszej stronie, a nie przeciwko nam. Czemu muzyka się wyłączyła? Ja nic nie wyciszałem, jak tu się nagle muzyka połączyła, what the fuck. Okej, już się załącza, tak, to było takie creepy. Było takie zdecydowanie creepy, że nagle nie mam żadnej muzyki, ogólnie potrzebuję amunicji. Potrzebuję amunicji, bo bez tej amunicji zbyt dużo no, nie zrobimy z tej 5-7. Ja chcę wykorzystać że mamy killstreaka. Więc dawajcie, 3 2 1. Okej, no może jednak nie wyliczyłem tak jak powinienem wyliczyć, ale ważne jest to, że zabiliśmy tutaj babkę. Okej, przeładowujemy. I teraz tak, szukamy ludzi, odpalamy headshota, niszczymy ich jak chcemy.
Bang, 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 hatch. No spoko. On sobie jest obok, wypiernicz się z jakiegoś klaba, zabija nas na hita w sumie. No nie no, no dobra. No jeżeli tak ta gra działa, że mili broń zabijają tak szybko, no to ja chyba zacznę grać z tymi mili brońmi zamiast bawić się na przykład w drugą broń jako pistolet. Bo jak widać jest w stanie zrobić o wiele więcej niż jakakolwiek broń. Gość to po prostu przez nas przeleciał, machnął 2-3 razy, nas nie ma, spoko, rozumiem. Ja rozumiem, że są bronie dobre i dobrzejsze. Wiem, specjalnie powiedziałem źle, żeby nie było. Ale no kurwa, to jest jednak przesada, że broń mili jest aż tak w stanie nas zoutdamage'ować. Okej, potrzebuję szybko, potrzebuję... O, dobrze, udało nam się jeszcze ją zabić, znaczy... A nie, ja zabiłem, myślałem, że zabił nam bot, ale my ją zabiliśmy, więc dobra. Wbiliśmy tutaj level, tu też wbiliśmy level. Kochan, niestety levela nie wbił, zrobiliśmy trochę hajsu, więc będziemy mogli teraz zainwestować w bronię. No i zrobiłem kostecie. Mówię o broń mili i zrobiłem broń mili. Tylko teraz trzeba fajnie było ją założyć na naszą główną postać. Zamiast 5-7-ki bym sobie założył blady. No zobaczcie, większy damage, lepsza celność. Zarąbiście. Mi się to podoba. No tak, u niej damy, znaczy nie, nie u niej. U niego damy w takim razie ten pistolet. U was nie możemy na razie nic zmienić, więc nic nie zmieniamy. Idziemy do sklepu i zakupmy sobie jakąś super brońkę dla naszego głównego ziomeczka. To jest Young Cannon, tak nie wiem, czy chciałbym to brać. Tu mamy DPS mniejszy, tu większy. Tu mamy 100 DPS-a, więc jest taki kiedyś. MK. To była broń dobra na naszego tanka, tak mi się przynajmniej wydaje. Weźmy to, kupmy i weźmy sobie to, kupmy. Mamy ile hajsu? A, już nas więcej nie jest, więc lecimy tu. Lecimy do bohaterów, lecimy do naszego ziomeczka i teraz zastanówmy się, co byśmy chcieli. Aha, nie mogę ani jednego, ani drugiego. To zarąbiście kupiłem, no nie? Zarąbiście kupiłem, wam powiem. Tutaj też nie mogę niczego założyć na nim. A może na nie też mogę założyć, co? A, kupiłem broń, której nie mogę użyć na nikim. Jestem genialny. Jestem po prostu genialny. Jestem po prostu idiotą. Bo ja kupiłem co? Ja kupiłem Experimentals oraz kupiłem... co ja kupiłem? Machine Guns. Czyli to jest, nie wiem dla kogo, i to też Elites and Snipers, Medics and Mercenaries. Czyli potrzebujemy odblokować medyka. Świetnie, okej, dobra, lecimy do Daily Mission w takim razie. Skoro już spieprzyłem, to już się zdenerwowałem tak czy siak, więc nie mamy co pojechać nad rozlanym mlekiem. Team Gangiem, o, zarąbiście. To jest Team Gangiem, więc możemy teraz się pobawić jeszcze. To będzie taki chillowy ten Daily Mission. Mogę tutaj przejść. Okej, bang, 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 bang. Ale jej napierniczam, ale jej napierniczam. Okej, zabiliśmy. Teraz mamy P99, pistolet z silencerem. To jest taki James Bond, prawda, no nie? O, crossbow, kurna. Czemu akurat jak mnie nos swędział, to musiał się crossbow pojawić. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, jeszcze raz jeden hit. No, jeden hit nią potrzebowaliśmy. Okej, zarobiliście, udało nam się. Mamy teraz Desert Eagle'a. Teraz mamy Bizona, już mamy Vectora. Kurna, strasznie popularne bronie są w tych grach. Że rzadko jest broń, której bym na przykład nie kojarzył, tak? Okej, UMP-ka mamy. Mamy UMP-ka, więc zaraz przypierniczamy. Teraz mamy Tara. To jest zarąbista broń, to jest znana, że jak powiem. P90, no to kurna, no kto nie zna P90? Honey Badger to jest nasza standardowa brońka, nos mnie swędzi. Zobaczcie, jak wypruliśmy z przewagą, zarąbiście nam wychodzi. Mamy teraz, o, AK-12. Czy ja w ogóle będę w stanie jej użyć? Nie, od razu mamy Fala, który jest do klikania. Mamy już ARX-a. Kurna, no ten mój team naprawdę dużo robi, Judge. A, dwa rewolwerki jakby. Więc zapierniczmy nimi. Okej, mam teraz Saudofa, teraz mamy Uzi. Mamy teraz FMG9. O Jezus Maria, to Akimbo jest zgejowane, jeżeli chodzi o koda. Mamy L115. Mamy MK14. MK14, dawaj, zajmijmy go. No, możemy go zabić? Nie, będzie trzeba zaraz tą teksturę. No dobra, mamy teraz Taka. Raka Taka, tak. Tak, jest zabity. Teraz MTS. MTS też zabity. DB12. USAS. Wiemy, jak USAS działa. Jak on potrafi na 5-9, ja muszę z niego. O, już nie mamy. Już mamy MK48, czyli broń, którą kupiliśmy w sumie. To już wiemy, co przynajmniej kupiliśmy, tak? Jak to będzie napierniczało. Oj, dostaliśmy w głowę, w tył. Ale chyba to jest tak. Kurna, ile tutaj tych kili trzeba zrobić ogólnie. Czyli teraz też odkryliśmy, ile tutaj w ogóle w tej grze jest broni. Mam teraz XMG. O Jezus Maria, XMG to jest ta brońka przecież minigunopodobna. Boże, Vulkan, to jest minigun, zdecydowanie. Mamy teraz granatnik.
Nieprzyklejany, więc trzeba uważać. Okej, rakietnica, granatnik znowu, tylko nawet jestem przyklejany. Dawaj, czy on ją zabije? Nie, nie zabiło niestety. Rakietnica, bang bang. O, myślałem, że już wyskoczę do niej z serią rakiet w twarz, ale niestety nas zabili. Może teraz tym razem. Tesla, okej, Tesla, to wiem jak działa. Flamethrower, mikrofalówka. Mamy mikrofalówkę w tym momencie. Okej, freeze ray. Z nie postrzelałem, bo widzę, że nam trochę przeszkodzili. To jest ze snajpą. Słuchajcie, freeze ray chcę użyć. O, mamy, teraz mamy acid, no kurde no. Czy te snajperki mogą się wypiernić, jeżeli mnie troszać? Bo ja tak trochę dostaję tylko z tej snajperki, inaczej nie mogę ruszyć. Ion cannon, to też jest coś, co kupiliśmy. Więc chciałbym zobaczyć, jak to działa. Bang, 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 fajnie działa, fajnie dlatego, że mały damage jak na razie, przynajmniej jak mi się wydaje. Ewentualnie, że ja muszę być trochę bliżej, to może wtedy będzie lepsze. O kurna, to było zarobi... O, pulse rifle też zarobiście, DSR-ka, to jest też snajperka, tylko... O, railgun, zarobiście, GG, well played, zrobiliśmy daily mission. Byłem w kropce, totalnie byłem w kropce, jeżeli chodzi o to, co się tutaj działo. Jesteśmy tired. Co to będzie, co to znaczy? Że gorzej jakoś strzelamy, czy jak? Mamy rakietnicę, więc sobie od razu ją weźmiemy. Zobaczmy, czy mogę jej, czy mogę ją jakimś użyć. Rakietnica. Explosives. Poczekajcie, nie. Explosive jest Mercenaries and Engineers. Czyli możemy sobie zdać na jednego engineera właśnie rakietnicę, więc damy sobie go na tego najgorszego. Na trzecim levelu, niech on sobie can't equip level 4, okej. No to jednak musimy dać na trochę tego lepszego. Masz rakietnicę, będziesz miał rakietnicę oraz 5-7, masz już naprawdę dobry orange. Ten jest strasznie zmęczony, Hero needs time to rest, czyli będziemy musieli go zdjąć, on nie będzie mógł w tej walce jakby walczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mogę go jakoś zdjąć, tylko jeszcze nie wiem jak. Teraz tak, weźmy do sklepu i kupmy coś, co mógłbym sobie może poużywać. Może tego Honey Badgera lepszego, co? No, kupimy sobie lepszego Honey Badgera, żebym mógł go używać. I co jeszcze? Snajperka, nie wiem dla kogo jest. Level 6, w sumie Intervention, lubię wybrankę, więc ją kupię, z nazwy samej. Robimy sobie teraz tak, losowanie, mam trochę hajsu. Refined, co to jest? Honey Badger, jeszcze lepszy Honey Badger. Dopiero co kupiłem Honey Badger, ale mam od razu lepszego. Nie narzekam, bo możemy tak sobie założyć jednego na głównego Enginera. Bang, to jest ten 6 level, to jest ten, tak, ma oczywiście lepszy DPS. A drugą możemy na tego Enginera. Teraz tak, na nią chyba możemy snajper założyć. Tak, ona może być ze snajperką, ale nie ma 6 levelu, więc jeszcze na nią nie założymy. Ma dopiero 4, więc jest jeszcze tragedia. Niestety. Natomiast jest git. Jest git, jeżeli chodzi o... jak to się nazywa? Nasze bronie. Teraz mogę się upgrade'ować bronie, tak? Tylko, że mam tutaj jakieś blueprinty, których nie mam odblokowanych, więc sobie nie poulepszam. Mogę tutaj ulepszać na gwiazdki w tym miejscu. Okej, dobra, to fajnie, będę mógł sobie upgrade'ować bronie. W każdym razie teraz jest misja, którą mamy do kolejnego zrobienia. Dzień 10, no ten jest, mówię, zmęczony. Jak ja mogę go zdjąć? Jak ja mogę go zdjąć? Potrzebowałbym po prostu nowego ziomka, żeby go założyć. Remove. Okej, on jest zdjęty, więc powiedzmy na to miejsce dajmy sobie. Czekajcie, na chwilę ją zdejmiemy tego. Teraz na tego stota damy tego gościa, on jest kapitanem. Tego stota na razie nie będziemy używać, więc tamten niech odpoczywa. I zobaczymy, czy damy sobie radę. Chociaż nie wiem, czy nie chcę Sancheza może na to miejsce. Nie, będziemy walczyć z nim, żeby się zbytnio nie zmienić, jeżeli chodzi o to, jak to się gra, tak? Start mission, gramy w 4, niestety gramy w 4 w tym miejscu, więc mamy team deathmatch, czy jesteśmy w stanie go zrobić? Nie wiem. Na pewno wiem, że musimy dać tamtemu odpocząć i może wtedy będziemy, znaczy wtedy na pewno będziemy mieli szansę to wszystko wygrać. Ogólnie mamy na tej postaci turetkę, na tej postaci nie mamy już headshotów, tylko jest turetek, więc spróbujmy zrobić jak najwięcej killi. Rozstawimy tego turetka, będziemy napierniczać zamiast bawić się w te headshoty, chociaż jak widać na razie dajemy sobie zdecydowanie lepiej radę niż poprzednim razem, tak? Już widać, że są zdecydowanie lepiej ozbrojeni, że są zdecydowanie lepiej przystosowani do tej walki. Jest git. Potrzebuję chyba jeszcze jednego killa, żeby mieć turetkę, więc fajnie byłoby się nie wypierniczyć. Skupmy się, 8-7. Okej, mamy turetkę rozstawione jest, niech napiernicza, niech zabija. Niech pokaże im, gdzie raki kurna zimują, tak? O Jezus, jak ja ginę, to wtedy turetka się niszczy niestety, więc nie fajnie, bo myślałem, że będę go miał postawionego na trochę dłużej, a tak widać wyszło jak wyszło. Chcieliśmy zrobić dobrze, a wyszło jak zawsze. Let's go, respawn, lecimy, napierniczamy się, nie bij nas, o dobrze, mamy 17-10, więc zdecydowanie lepszy wynik niż poprzednim razem. I to w czwórkę,
Patrzę, że gramy teraz w czwórkę, a nie w trójkę, więc jeszcze lepiej dla nas. Mniej osób, a my lepiej sobie radzimy. Ogólnie będę musiał zrekrutować w takim razie chyba więcej osób, bo skoro widzę, że jest tutaj takie jak zmęczenie, no to może być nieciekawie, jeżeli potem na przykład by każdy się zmęczył i nagle bym nie mógł walczyć z nikim, tak? Albo byłoby nam zdecydowanie trudniej. Okej, Wiktor, szybko wygrana, GG, well played. Robiliśmy statystyki 13-13, więc zarąbiście na longu nam poszło. Każdy bił sobie level prawie. Szkoda, że Sanchez nie biła 6, bo wtedy byśmy mieli oczywiście lepszą broń na niej. Ale mamy Teslę, mamy nową Teslę na naszego, jak się nazywa, na naszego Juggernauta. Tylko on nie ma 5 levelu, niestety nie ma 5 levelu, więc jeszcze tego mnie nie założę, bo ma 3 level, więc jeszcze trochę będę musiał poczekać, będę musiał o tym też pamiętać. Teraz tak, sklep. Duale, ale nie chcę duali, ponieważ Sanchez będzie miała snajperkę, więc tak nie chciałbym tego nakładać dla niej. Nie chcę jej coś po prostu na siłę dawać. Nic na razie nie kupujemy, dlatego robimy sobie jackpota. O Jezu, gówno. Robiliśmy gówno, old video game. Chciałbym zrobić dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy potrzebuję, bo chcę. Okej, nie wyszło niestety. Chciałem zarekrutować po prostu nowego ziomka do składu, no ale na razie nam to po prostu nie wyszło. Gun game, free for all. Spróbujmy to zrobić. Spróbujmy to zrobić jako na ostatni levelek dzisiejszego odcinka. Oczywiście ustawiam się na naszym głównym kapitanie, ponieważ mamy na nim najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o wytrzymałość i tak dalej. Okej, lecimy. Gun game. No ale się napierniczamy. Boże, co za walka. Co za walka. Okej, mamy nową brońkę MTAR. Mamy tar, więc będziemy już przynajmniej mogli napierniczać na pełnej pale, a nie będziemy musieli klikać. Przecież ja tutaj chcę. A nie, what the fuck. O, właśnie. Okej, napierniczaj, tu jest tego zakacza. Aj, no zobaczcie, jak mało HP mu zostawiliśmy. Ale wydaje mi się, że chyba tar w tej grze jest z bronią semi znowu. Kolejna broń, która nie powinna być semi, jest semi, więc mnie to zaczyna irytować trochę. Okej, użyliki świetnie, on tutaj poszło. O, to jest już semi, to wiem, że muszę klikać, tak? Ale nam poszło ładnie w głowę. Teraz tutaj pompa jest. Ona jest pompa, ale ma strasznie mało amunicji, więc trzeba uważać. No nie zabiliśmy, nikogo nie zabiliśmy, niestety. Dawajcie, no potrzebuję szybko, kogoś na blisko chcę. BUM! Zabiliśmy, nas mamy XMGK, więc sobie napierniczymy z niego jak należy. Vulkan. Zobaczymy, co ty potrafisz tutaj. No, sporo potrafisz, okej, mamy Freeze. Zabiłem się. Właśnie się zabiłem, czyli te wszystkie bronie typu Tesla, Freeze Gun i tak dalej, one są spoko. Ale jeżeli wali się w podłogę, no to widać, to się po prostu kończy. Okej, freeze ray. Dawajcie, freeze ray, a was tutaj zgasimy. A tutaj mamy truciznę teraz. Też szybko poszło, DSR-ka ta spłaci, jaki będzie. Bang! What the fuck, czemu ta DSR-ka bali jakimiś laserami? Jestem w kropce, bo ja mówię, że DSR-ka to jest jakaś snajperka, tak? A tu jakiś granatnik, laserki, cokolwiek to było, nie wiem, czy ja używałem. Okej, to mamy przyczepiające się granaty, niech... Oj, pięknie spadł, szkoda, że nie zabiło. No kurna, no co jest? Nie mogę nimi zabić. No dawaj, wbij się w te granaty, tak? No wybuchnij, w końcu wybuchłem. Mamy rakietnicę. Okej, teraz mamy railguna. Railgun, ostatnia broń to jest railgun. Oj, nie zabiliśmy niestety nie zabiliśmy. Potrzebuję jednego dobrego strzału kogoś w czapę, okej, GG, well played, wygraliśmy. Gun game taki na koniec drugiego odcineczka. Kurde, podoba mi się ta część. Podoba mi się ta część, jakie są możliwości upgrade'u i tak dalej. Nawet nie, fakt, że nie ma tutaj, jak się nazywa, tak bardziej fabuły, jak w poprzednich częściach, ale też mi się to podoba strasznie. I ogólnie, czy ja mogę sobie sprawdzić, ile to jeszcze tych leveli będzie? O kurna, zobaczcie, jak daleko trzeba będzie jeszcze przejść. Fajnie, to będzie na razie dłuższa część niż poprzednie. Zobaczmy się, ja się na razie, że nam życzę w kolejnym odcinku i cóż. Nie zapomnijcie rzucić łapki w górę, ja się tam żegnam. Siemanko, peace. Yo!